Energetyka cieplna w Skierniewicach to przedsiębiorstwo, które od lat dostarcza ciepło do ponad 25 tysięcy klientów. W trosce o czyste powietrze w mieście spółka podjęła działania zmierzające do zmniejszenia udziału paliwa węglowego w produkcji energii cieplnej i co za tym idzie ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Jednym z takich działań była rozbudowa EC Skierniewice o wysokosprawny blok kogeneracyjny oparty na silnikach gazowych. Dwa lata temu energetyka cieplna podjęła decyzję o realizacji zadania polegającego na budowie kogeneracji. W naszym przypadku jest to inwestycja polegająca na budowie 4 agregatów kogeneracyjnych, każdy o mocy 2 MW energii cieplnej i energii elektrycznej. Dwa lata temu podpisaliśmy umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie tego zadania w kwocie 14 milionów. Po podpisaniu wniosku wszczęliśmy procedurę przetargową i wyłoniliśmy konsorcjum w postaci firm Element i Eneria. Dla energetyki cieplnej w Skierniewicach Eneria zrealizowała dostawę zintegrowanego systemu kogeneracji, który przez cały rok będzie dostarczać 8 MW energii elektrycznej i 8 MW energii cieplnej. Zadaniem spółki było dostarczenie kluczowych elementów systemu, to jest 4 agregatów KADG3516H zasilanych wysokometanowym gazem ziemnym wraz z obsługą serwisową w okresie gwarancyjnym, układu odzysku ciepła, urządzeń sterujących, tłumików i elementów układu wydechowego. Nowy system rocznie wyprodukuje ponad 500 000 gigajuli ciepła, a nadwyżki energii elektrycznej będą sprzedawane lokalnemu operatorowi sieci dystrybucyjnej. Produkcja ciepła w skojarzeniu z produkcją energii elektrycznej sprawi, że spółka zostanie przekształcona z ciepłowni w elektrociepłownię, co poza korzyściami ekologicznymi przyniesie również korzyści ekonomiczne. Dzięki systemowi kogeneracji elektrociepłownia Skierniewice spodziewa się zmniejszenia ciepła wytwarzanego z węgla o około 135 tysięcy gigajuli rocznie przy jednoczesnym zmniejszeniu rocznej emisji dwutlenku węgla o ponad 52 tysiące ton. Tego typu zadanie i inwestycja na dzień dzisiejszy to same plusy, które mam nadzieję w najbliższych kilku latach przełożą się na i zarówno większe przychody i zyski dla naszego przedsiębiorstwa, jak i również duży aspekt środowiskowy.